Cześć, tutaj Patryk z kanału Matma się liczy. Witam Cię w kolejnym odcinku serii o pewniakach maturalnych. W serii tej zajmujemy się tylko i wyłącznie zadaniami z matur. W opisie filmu masz wszystkie dostępne odcinki z tej serii. W tym nagraniu zrobimy ciąg arytmetyczny. Jazda! W ciągu arytmetycznym najważniejsze jest, aby zapamiętać, że każdy kolejny wyraz powstaje przez dodanie do poprzedniego odpowiedniej liczby, my ją nazywamy r, różnicą r. No i teraz na przykładzie sobie to pokażmy. Mamy na przykład 5, to będzie wyraz pierwszy, wyraz drugi będzie 7, 9, 11 i tak dalej. Tutaj mamy wyraz pierwszy A1, wyraz drugi A2, wyraz trzeci A3, i wyraz czwarty. Oczywiście tam może być więcej wyrazów. Zwróć uwagę, że każdy kolejny wyraz powstaje przez dodanie dwójki do poprzedniego. Zatem to jest ciąg arytmetyczny. Znaczy tutaj możemy to udowodnić, tam ze wzorku się to udowadnia i tak dalej. To jest tylko przykład, żeby pokazać zasadę działania tego ciągu arytmetycznego, czyli każdy kolejny wyraz powstaje przez dodanie odpowiedniej liczby tej dwójki, no i my ją nazywamy w tych wzorach, które będziemy też używać z karty wzorów maturalnych, my to nazywamy R, czyli różnicą. No i zwróć uwagę, że jeżeli mam na przykład A1 i dodam te R, to będę miał wtedy 2, czyli A2. Ale jeżeli bym zrobił większy przeskok, na przykład z A1 do A4, czyli tutaj skoczę sobie raz, dwa, trzy, tak? Trzykrotnie sobie skoczę, tak jakby trzy razy dodam te R. Czyli do wyrazu pierwszego dodam 3 R-y. Raz, dwa, trzy, no to otrzymam czwarty. No i tak to działa, tak to działa. Jeżeli się tego nauczymy w taki sposób, no to będzie dobrze, tutaj praktycznie każde zadanie z ciągami będziemy umieli rozwiązać, no jeszcze z wykorzystaniem tych wzorów. Tutaj ten wzór, te wyrażenia, które zapisaliśmy sobie poniżej, możemy też uzasadnić z tego wzoru, który jest tutaj, no ale myślę, że to jest bardziej takie przystępne. W drugą stronę też to działa, tak? Czyli na przykład jak mamy A4, to możemy to zapisać jako na przykład jeżeli mamy A4, to możemy sobie polecieć w drugą stronę, na przykład do A2 sobie polećmy, to wtedy musimy się cofnąć o 2 R-y, tak jakby. No jeżeli się cofam o 2 R-y, no to muszę odjąć 2 R i wtedy mam ten wyraz drugi. No i tak to działa. Oczywiście na wyższych liczbach, na przykład jakbyśmy mieli, nie wiem, A15 i chcę to wyrazić przez A2, to też to działa, czyli tutaj zwróć uwagę, że to się różni, 15 minus 2 to jest 13, czyli musimy dodać do tego, co jest po prawej, 13R. No i to jest bardzo istotne, jeżeli to zrozumiemy, no to ciąg arytmetyczny będzie dla nas łatwy i przyjemny. No ale mamy zadanie, no i z tego sobie teraz skorzystamy, co powiedzieliśmy przed chwilą, do rozwiązania tego zadania. 14 wyraz ciągu. No, 14, czyli A14 jest równy 8, a różnica, czyli R, to co sobie tutaj mówiliśmy, jest równa minus 3 drugie, czyli minus 1,5, ja sobie zapiszę. 7 wyraz tego ciągu jest równy. No, czyli musimy wyznaczyć 7, a znamy 14 i znamy też R. 7 wyraz możemy zapisać jako 14, ale tutaj musimy się tak jakby cofnąć. Cofnąć do 7, żeby to było równe. No żeby się cofnąć do 7, tak jak tutaj robiliśmy, to musimy odjąć 14 minus 7, 7, 7 R-ów, 7 tych różnic. W drugą stronę jakbym chciał zrobić, czyli na przykład napisać A7 i zrobić tak, żeby to było równe 14, to do 7 musiałbym dodać w tym momencie 7R, no bo z wyrazu 7 muszę przeskoczyć aż na 14. No ale tutaj może sobie wezmę to, czyli wyznaczę A7, bo ten wyraz też mam wyznaczyć,
A, tutaj chcieli w ułamkach zwykłych. Dobra, to ja tutaj może też skorzystam z ułamka zwykłego, nie z dziesiętnego. Czyli mamy A7 równa się A14, to było 8. No i tu jest minus i minus. Czyli plus 7. No i razy ta różnica, czyli tam 3 drugie. Ten minus mi znikł z tego powodu, że minus i ten minus dał nam plus. Ok, czyli liczymy sobie to dalej, to będzie naszym rozwiązaniem. Czyli mamy 8 plus 7 razy 3, czyli 21 drugich. No i można to sobie tam liczyć i tak dalej. Natomiast jak sobie spojrzymy na odpowiedzi, no to zauważmy, że siódmy wyraz tego ciągu jest na pewno dodatni. Czyli nie może to być to ani to. No i to na pewno jest więcej niż 8. To nie jest więcej niż 8. Czyli mamy na pewno odpowiedź A. Tu oczywiście możemy się jeszcze upewnić. Dobra, to ja to może jeszcze zrobię. Czyli 8 sobie zapiszmy w takim samym mianowniku jak 2, czyli tu by było normalnie 8 na 1. Rozszerzam na 2, czyli 8 razy 2 to mam 16. Liczniki dodajemy. 16 plus 21, no to tam będzie te 37 drugich. No i zwróć uwagę, że to jest dokładnie odpowiedź A. Czyli tak jak mówiłem, tutaj najważniejsze jest zrozumienie tego, co się tutaj działo. Jak to zrozumiemy, to będzie super. No i oczywiście tam jeszcze wzór na sumę, no to można korzystać. My też będziemy z tego korzystać. Ja już w kolejnych zadaniach będę troszeczkę robił szybciej. No to jedziemy dalej. No i mamy kolejne zadanie. Tym razem w ciągu arytmetycznym dany jest wyraz pierwszy i wyraz drugi. Jeżeli mam podany wyraz pierwszy i wyraz drugi, no to mogę od razu sobie wyznaczyć R. No bo R to będzie, o ile przeskoczę z piątki na jedenastkę, no to muszę do piątki dodać 6. Czyli mamy R równe 6. No i teraz musimy określić wyraz dziesiąty, znaczy dla którego wyrazu wartość jest równa 71, czy to jest dla 10, 11, 12 czy 14. No i możemy to zrobić różnie. Możemy skorzystać ze wzoru, możemy zrobić na przykład tak, że policzymy sobie dziesiąty i żeby policzyć dziesiąty, potrzebny mi jest na przykład wyraz pierwszy, czyli piątka. No i dodaję do niego odpowiednią liczbę różnic. Między dziesiątką a jedynką mamy 9 różnic, czyli mamy, dodajemy 9 różnic, czyli 9 razy 6. I w ten sposób sobie policzę dziesiąty. Czyli mam 5 plus 9 tam razy 6, czyli mamy 54, czyli 59. No i tutaj widać, że to nie będzie wyraz dziesiąty. No to jadę sobie dalej. Mogę sobie policzyć kolejny, 11. 59, wiem, że różnica jest 6, to muszę dodać szóstkę. Jak dodam szóstkę, no to otrzymamy 65. No i to nadal nie jest wyraz 11. No bo to był wyraz 11. Dodałem jedną różnicę do dziesiątki. No i dodaję znowu szóstkę. Jak dodam 65 plus 6, to otrzymam 71. No i to będzie ten wyraz 12. Można zrobić w taki sposób. Czyli znowu, jeżeli rozumiemy, czym jest ciąg arytmetyczny, jak on działa, no to jest dosyć łatwo nam rozwiązywać zadanie. Jedziemy dalej. Kolejne zadanie, tutaj jest to też troszeczkę, trzeba coś wiedzieć z ciągu geometrycznego, też sobie powiemy, no ale mamy jakiś wzór na ciąg, to jest tam AN równa się 5 minus 2N przez 6, no i mamy określić, czy ciąg ten jest arytmetyczny, czy jest geometryczny. No i mamy określić tą różnicę i loraz odpowiednio, jeżeli to będzie arytmetyczny i geometryczny. Różnica to jest jak no to, co było wcześniej, czyli dodajemy do poprzedniego wyrazu odpowiednią liczbę. No a tutaj iloraz to jest jak poprzedni wyraz będziemy mnożyć.
przez to bądź przez to. No i jak to możemy dosyć łatwo i przyjemnie sobie zrobić w zadaniach zamkniętych? No wystarczy policzyć trzy wyrazy. Mam pierwszy wyraz, podstawiam za n1, czyli mam 5 minus 2. 5 minus 2 to jest 3. Na 6 to będzie 1 druga. Wyraz drugi, podstawiam sobie tym razem dwójkę. Czyli mamy 5 minus 4 na 6, czyli 1 szósta. No i podstawmy jeszcze wyraz trzeci. Trójeczkę, przepraszam, obliczmy wyraz trzeci. 5 minus 2 razy 3 to jest 6, czyli mamy minus 1 szósta. Tutaj wszędzie mianownik jest 6, to może ja wezmę te wyrazy. No i co tutaj możemy zauważyć? Możemy zauważyć, że rośnie sobie to, znaczy nie, przepraszam, nie rośnie, tylko maleje o 2 trzecie. Czyli tą różnicą by były minus 2 szóste, przepraszam, tam mówiłem 2 trzecie, maleje o 2 szóste, czyli o minus 1 trzecią. Ta różnica, ona nie musi być dodatnia, może być ujemna, tak samo jak mieliśmy w zadaniu pierwszym. Więc tutaj na podstawie tego możemy określić, że ten ciąg jest arytmetyczny i różnica jest równa minus 1 trzecia. Jeżeli chcielibyśmy to tak obliczyć prawidłnie, matematycznie, no to powinniśmy wyznaczyć wtedy an plus 1, czyli wyraz kolejny minus an, no i wtedy to ma być równe różnicy, czyli liczbie. No ale ja wiem, że niektórzy nie lubią tego w taki sposób robić i tak dalej. Można sobie tak zrobić w zadaniu zamkniętym, też jest spoko. Można też było zauważyć, że to jest funkcja jakaś liniowa, malejąca, więc arytmetyczny. I na pewno na minusie, nie wiem ile, wtedy byśmy musieli policzyć. Można też tak. Dobra, to jedziemy dalej. No i mamy kolejne zadanie. Tym razem musimy określić sumę 8 początkowych wyrazów, znając wyraz pierwszy i wyraz ósmy. No tutaj akurat skorzystamy sobie z karty wzorów. No i weźmiemy sobie ten wzór na sumę ciągu arytmetycznego. Dlatego, że w nim musimy znać wyraz pierwszy i wyraz ostatni, który liczymy, czyli ósmy. No, ósmy znamy. No i jeszcze liczbę tych wyrazów. No, liczbę wyrazów także znamy, no bo liczymy 8 początkowych wyrazów. Czyli wystarczy, że skorzystamy z tego wzoru na sumę 8 wyrazów, no bo tym n-em jest liczba tych wyrazów. No i to sobie tutaj zrobimy. Tu mamy wyraz pierwszy. Wyraz pierwszy to jest 7. Dodajemy do niego wyraz ostatni, czyli minus 49, dzielimy na 2, no i mnożymy przez tyle, ile ich jest, czyli przez 8. Tutaj możemy sobie skrócić, 1 czwarta, no i policzymy sobie tam dalej, 7 minus 42, czyli mamy minus 7 minus 49, czyli minus 42 razy 4. Czyli mamy 40 razy 4, czyli 160 i jeszcze 2 razy 4, czyli 8, czyli minus 168. Zatem mamy odpowiedź A. No i jedziemy dalej. No i mamy kolejne zadanie w ciągu arytmetycznym. Mamy czwarty wyraz i on jest równy 3. A różnica, czyli R, jest równa 5. No i mamy określić sumę czterech początkowych wyrazów tego ciągu. Oczywiście możemy skorzystać ze wzoru na sumę. I jest fajnie i spoko, natomiast ja to zrobię w sposób inny. To znaczy, jeżeli mam wyraz czwarty, czyli 3 i różnicę, to mogę wyznaczyć każdy wyraz poprzedni bądź następny. Czyli jeżeli różnica jest równa 5, no to każdy kolejny, czyli czwarty, powstał przez dodanie do poprzedniego piątki. To znaczy, jak się teraz cofnę, czyli odejmę od trójki 5, to wyjdzie mi wyraz trzeci. 3 minus 5 to będzie minus 2. No i dalej tak samo. Minus 2 minus 5, minus 7. Minus 7 minus 5 to tam będzie minus 12. No i teraz wystarczy zsumować te wyrażenia.
Tak, wszystko mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra. Minus 12, minus 7, czyli mamy minus 19. Minus 19, minus 2 to jest minus 21. No i plus 3 to byśmy mieli minus 18, zatem odpowiedź C. No i jedziemy dalej. No i mamy kolejne już zadanie. Ciąg arytmetyczny jest określony. No tam. Trzeci i piąty wyraz tego ciągu spełnia taki warunek. Wtedy czwarty wyraz. Czyli musimy określić czwarty. Zwróć uwagę, że czwarty to jest ten środkowy między nimi. Jeżeli mamy trzy kolejne wyrazy, to warto jest stosować ten wzorek. Polecam. Czyli wzorek dotyczący tam sąsiednich wyrazów trzech kolejnych. Na przykład tutaj ten to jest nasz środkowy, ten to jest poprzedni i ten to jest następny. Czyli nasze A4 to będzie dokładnie ten wyraz. A4 to będzie A trzeci plus A piąty na 2. No i tutaj zwróć uwagę, że wystarczy podstawić sobie 58 na 2 i mamy 29, czyli B. Bardzo ważny wzór. Jak mamy trzy kolejne wyrazy, to praktycznie zawsze trzeba zastosować ten wzorek. Także polecam go używać. No i dzięki Ci za dzisiaj, że wytrwałeś do końca. W opisie pod filmem masz link do reszty pewniaków maturalnych. No i do usłyszenia następnym razem.